Przystanek Kraków. A co zrobić z takim problemem, jak na przykład podrabiane urządzenia, czy może być nawet oprogramowanie, czy chociażby te leki, o których rozmawialiśmy? Co jeśli te podrabiane produkty mają jakąś wadę i jeśli ktoś nie zauważy podróbki tego oryginału i to wpłynie na przykład źle na jego zdrowie, czy wywoła jakiś wypadek? Jak kontrolować to, że wpływają na rynek no niechciane produkty przez nikogo, a tylko ktoś jakimś sprytnym sposobem chce je sprzedać? No, my nie wisimy w próżni, to znaczy przecież systemy kontroli jakości, systemy kontrolowania właśnie przepływu rzeczy, podróbek czy artykułów nielegalnych, czy szkodliwych, przecież już są regulowane przez prawo. Problem z aktą jest taki, że umowa ta zupełnie zmienia percepcję danych czynów, to znaczy akta wprowadza obowiązek traktowania naruszenia praw autorskich jako czynu kryminalnego, jako i konieczność wprowadzenia sankcji karnych. Akta na przykład odwraca możliwości radzenia sobie z przejętymi towarami, co do których jest podejrzenie, że łamią czyjeś prawa intelektualne. Na przykład w tym momencie, jeśli przejmie się kontener odzieży, powiedzmy ze znakiem handlowym nielegalnie nadrukowanym, celnicy na ogół odpruwają te znaki handlowe i na przykład przekazują te produkty do domu dziecka, czy na przykład na cele charytatywne. Jeśli zostanie wprowadzona akta, niszczenie tego wszystkiego, tych wszystkich produktów będzie podstawową formą działania, a nie jedną z wielu możliwych do zasądzenia. Mało to, wprowadzenie, nawet pozbawienie danego produktu tych cech, które łamią prawo, czyli na przykład od prucie metki, od dżinsów, nie pozwala na ponowne wprowadzenie tego do obiegu handlowego, co oznacza, że wszystko, co do czego istnieje podejrzenie, że łamie prawa intelektualne, może zostać zajęte. I mam wrażenie, że tutaj akta nie wprowadza żadnych nowych mechanizmów kontroli, jeśli chodzi o jakość tych produktów. Natomiast wprowadza niesamowicie ostre mechanizmy karania, i to karania często ludzi, którzy nie mają możliwości obrony, bo akta nie zakłada, że jeśli jakaś strona czuje, że jej prawa zostały naruszone, to można bez wysłuchania drugiej strony zająć produkty, co do których istnieje podejrzenie, że zostało naruszone prawo autorskie. Tutaj nie ma żadnej proporcji, żadnej proporcjonalności pomiędzy tymi, którzy mają prawa autorskie, a tymi, którzy są podejrzani o to, że mogli te prawa autorskie złamać. Dlatego ja bym tutaj nie poruszał kwestii właśnie kontroli jakości i wprowadzania nielegalnych czy szkodliwych zamienników, bo to nie są kwestie, które akta reguluje. Akta tylko i wyłącznie penalizuje pewne zachowania bez rozwiązywania problemu, a mamy doskonały przykład wielu innych dziedzin życia, w których to nie penalizacja prowadzi do rozwiązania problemu, a sięgnięcie do podstaw, a nie tylko karanie tych, którzy już złamią jakieś zasady. Artykuł 27 akta zabrania obchodzenia na przykład zabezpieczeń DRM nawet na własny użytek, nawet jeśli kupiło się dany produkt. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli kupiliśmy sobie na przykład płytę z muzyką i chcemy sobie z tej płyty zgrać MP3 na komputer, żeby na przykład móc korzystać z tej muzyki na odtwarzaczu, nie jesteśmy w stanie tego zrobić i czyn ten nabiera, za czyn ten możemy mieć konsekwencje karne. Do tej pory to się mieściło w tak zwanym dozwolonym użytku, czyli jeśli coś kupiliśmy, mogliśmy to skopiować, mogliśmy to zmienić, mogliśmy to troszeczkę zmodyfikować, tak żeby to służyło naszym celom. W tym momencie na przykład nie będzie mogło do tego dojść i tutaj ja po prostu argument o tym, że zmiana polskiego prawa nie będzie konieczna, no nie uważam go za bardzo trafny i to jest tylko próba grania na zwłokę, próba uspokojenia tych ludzi, którzy w tym momencie interesują się problemem i chcą coś zmienić. Zwłaszcza, że to nie chodzi tylko o wolności w internecie. Bardzo ciekawy jest artykuł 14, w którym czytamy, że podczas kontroli granicznej strona, czyli państwo, które podpisało taką umowę, może wyłączyć bagaż osobisty z kontroli. Natomiast artykuł 25 mówi o
nakazie, i zresztą też mówi to artykuł 10, o nakazie niszczenia podrabianych artykułów i środków używanych do podrabiania. I powiem wam szczerze, nie chcę tutaj nikogo straszyć, natomiast to ogólny sposób, w jaki to jest sformułowane, oznacza, że teoretycznie w kraju, który podpisał akta, możecie sobie iść na lotnisku z odtwarzaczem MP3 w kieszeni i celnik będzie miał prawo skontrolować legalność oprogramowania i muzyki na przykład na tym odtwarzaczu, a jeśli okaże się, że jakiekolwiek treści tam są nielegalne, może nawet zarekwirować sprzęt, który ze sobą mamy, albo go zniszczyć. Tak jak mówię, nie chodzi tu o straszenie i mówienie, że to będzie standardowe działanie, ale w sytuacji, w której czytamy, że strona może wyłączyć bagaż osobisty z kontroli, oznacza to, że standardem będzie kontrola tego bagażu. Wiadomo, że kwestie logistyczne nie pozwolą na to wszystko i na pewno nie ma co się bać o to, że każda kontrola na lotnisku będzie oznaczała przetrzymywanie naszego laptopa. Natomiast pole do interpretacji jest na tyle szerokie, że ja nie chcę ryzykować tego, co akurat komuś przyjdzie do głowy w momencie, w którym ja będę wyjeżdżał za granicę albo w momencie, w którym będę w samolocie czy powiedzmy w jakiejkolwiek sytuacji, w której dochodzi do kontroli celnej. Więc tutaj takie mówienie o tym, że nie ma zagrożenia dla wolności, że nie ma konieczności zmiany polskiego prawa, no nie, powiem szczerze, nie wiem, jak się do tego odnieść, bo to świadczy po prostu o tym, że ktoś nie przeczytał tej umowy i nie ma pojęcia, co w niej może być, albo po prostu gra na zwłokę, żeby potem pod płaszczykiem zmian czy innych tutaj aspektów wprowadzić tę umowę w takiej samej formie, w jakiej ona w tym momencie funkcjonuje.